Po wszystkich świętych, po Halloween, pytaliście mnie, co zrobić z dynią. Czy mogę dynię zanieść do lasu, gdzieś na łąkę, by sobie jakaś sarenka zjadła. Zasadniczo nie powinno się tego robić, bo jakby nie było, jest to obca rzecz, dokarmianie zwierząt jest takie dość średnie. Ale nie zaszkodzi, jeżeli dynia nie jest zgniła, spleśniała, nie jest to zepsute, to na pewno nic złego się nie stanie. Najśmieszniejsze jednak jest to, że i lasy państwowe, a nawet przede wszystkim myśliwi, nie wolno dokarmiać zwierząt, dokarmianie zwierząt powoduje, że się przyzwyczajają do ludzi, że jest to w ogóle niezdrowe i tak dalej. W tym samym czasie, co robią myśliwi? Zobaczcie. Buraczki. No burak jest ok. Powiedzmy, występuje tutaj na polach, więc zwierzak to może znam sobie znaleźć, ale idziemy kilka metrów dalej. Co mamy? Wywalony chleb. No, naturalne jak diabli żarcie, nie? Oczywiście tam, z 15 metrów od nas, jest ambona. Stąd, tu, jest 15 metrów. To nawet ślepy trafi. To jest po prostu jedno wielkie kurestwo i nie bójmy się tego tak nazywać. Ktoś śmie kogoś, kto ma dobre intencje, mówić, że nie wolno, a sam robi jeszcze gorzej. Chleb jest szkodliwy dla... Współczesny chleb to jest szkodliwy nawet dla ludzi tak naprawdę. Ptaki nie powinny dostawać chleba, bo to jest bardzo niezdrowe. Tak się nie, głośno mówi o tym, żeby nie dokarmiać chlebem. Ale do zwierzaka. Jelenie, sarny, dziki. Niech przyjdą pod ambonę, se postrzelamy. To jest egzekucja po prostu. I jeżeli komuś się nie podoba to, co mówię, to w dupie to mam. Naprawdę. Bo ja... Jest... Tak, ja jestem przeciwny polowaniom. W takim systemie, jak wyglądają. Mam wielu myśliwych znajomych, których bardzo cenię i którzy wiedzą, jak polować, żeby to było słuszne, powiedzmy, ale to dosłownie buractwo, nie obrażając buraków, nie? I to jest mordowanie zwierząt dla mnie. Strzelanie pod wysypane kawałek od ambony żarcie. Niepojęte dla mnie to jest. Gdzie to ta przyjemność z łowów. Szkoda gadać.